Dzięki odległościówce możemy łowić z pławikiem na dużej odległości od brzegu i tym samym docierać do większych ryb, które dalej od brzegu są dużo mniej ostrożne i co za tym idzie, dużo łatwiej je złowić. Jednak żeby takie ryby łowić, musimy w miarę wprawnie odległościówką operować, a do tego niezbędny jest odpowiedni zestaw. Zestaw dobrany do łowiska, do warunków atmosferycznych, jak i zachowania ryb. W moim filmie chciałbym pokazać trzy najpopularniejsze obecnie zestawy, ich budowę oraz miejsce i sposoby ich wykorzystania. Pierwszy zestaw to klasyczny wagler mocowany na stałe na żyłce głównej zestawu. Najlepiej do tego celu użyć łącznika typu T, który doskonale spisuje się w tej roli i jest wielokrotnie sprawdzony przez najlepszych wędkarzy. Bardzo istotną cechą różniącą zestawy do waglera jest rozłożenie obciążenia, a dokładnie mówiąc procentowy stosunek ołowiu na żyłce i dociążenia na spławiku. W przypadku tego zestawu znakomita większość obciążenia znajduje się na spławiku i to właśnie spławik jest siłą napędową zestawu podczas rzutu. Żeby być precyzyjnym, w przypadku tego klasycznego zestawu na żyłce znajduje się od 0 do 15% obciążenia. Zazwyczaj schemat obciążenia to 1 do 3 śrucin zaciśniętych tuż ponad krętlikiem. W ekstremalnych przypadkach obciążeniem jest tylko sam krętlik. Ma to miejsce wtedy, gdy ryby stoją w pół wody i chcemy łowić je z opadu. Doskonała metoda na płocie, wzdręgi, karpie czy karasie. Krętlik jednak musi być na tyle duży i ciężki, że jego podniesienie przez rybę musi być wyraźnie widoczne na spławiku. Dzięki temu zauważymy branie. Jeśli chodzi o długość przyponu, to ja mam swoje własne przyzwyczajenia i używam 20-25 cm przyponów na płoć, karasia czy karpia, a 30 cm na leszcza, lina czy krąpia. Choć nie jest to sztywna zasada i często robię różne modyfikacje. Zestaw tego typu przeznaczony jest na płytkie wody. Głębokość łowiska nie może przekraczać 3 metrów, ponieważ bardzo trudno taki zestaw przy dużej głębokości zarzucić. Po prostu spławik znajduje się zbyt blisko szczytówki. W zależności od schematu obciążenia i ustawienia gruntu, zestawami tego typu możemy łowić z powierzchni, w pół wody, na styku, jak również z dna. Wielką zaletą tego zestawu jest jego czułość. Delikatne obciążenie bardzo naturalnie prezentuje przynętę, a niewielkie śruciny są prawie niewyczuwalne dla ryb, więc brania są pewne i bardzo dobrze sygnalizowane. Technika ta doskonale sprawdza się do łowienia na bliskiej odległości, blisko od brzegu przy użyciu 3, 4, 5-gramowych małych waglerów i strzelaniu procą robakami, peletem czy ziarnem. Niewielki spławik nie robi dużego hałasu, kiedy upada na wodę, co jest ogromnym atutem na bardzo płytkich wodach i ostrożnych rybach. Nie znaczy to jednak, że techniki tej nie użyjemy na odległościach większych. Używając większych waglerów o gramaturze 16 do 20 gram, techniką tą możemy łowić nawet 50 metrów od brzegu, sięgając z ryby stojące bardzo daleko, zwłaszcza na płytkich zbiornikach czy rozlewiskach. Oczywiście pomiędzy łowieniem bardzo blisko i bardzo daleko jest sporo innych dystansów, na których zestawem tym będziemy skutecznie łowić ryby. Generalnie ten typ zestawu nie nadaje się na rzeki i płynące kanały. Drugim typem zestawu do odległościówki jest zestaw, który funkcjonuje w środowisku wędkarskim jako zestaw czeski. Choć wymyślony w Anglii, do Polski został przywieziony z Czech, stąd jego nazwa. Zestaw ten charakteryzuje się inną proporcją ołowiu na żyłce i na spławiku.
W tym przypadku na żyłce znajduje się około 20% obciążenia, a reszta wbudowana jest w pławik. Realnie na żyłce zakładamy od 3 do 4 gramów w zależności od wielkości waglera. Przy waglerze 12-gramowym będzie to oliwka 3-gramowa oraz 3-4 śruciny sygnalizacyjne przy przyponie. 35 do 40 cm poniżej obciążenia głównego. Ostatnia śrucina znajduje się 50 do 60 cm ponad obciążeniem głównym, jednak pełni ona bardziej funkcję stopera, dystansującego spławik i obciążenie, niż element obciążenia. Podobnie jak i w poprzednim zestawie, stosujemy przypon o długości 20 do 30 cm, w zależności od gatunku ryb, jakie łowimy. Spławik w tym zestawie mocujemy przelotowo, choć nie jest dużym błędem, jeśli na płytkie łowisko założymy spławik na stałe. Zestaw ten może być wykorzystany na bardzo wielu łowiskach o różnej głębokości, choć żeby zestawu tego użyć, musimy mieć minimum 1 metr gruntu. Nie polecam go na łowiska głębsze niż 5 metrów, gdyż 3 czy nawet 4-gramowy ołów jest zbyt lekki, aby szybko przeciągnąć żyłkę przez spławik i przy podwodnych prądach mogą tworzyć się na żyłce łuki, które bardzo mocno utrudniają zacięcie. Największą zaletą tego zestawu jest to, że się nie plącze. Nawet przy złej technice rzutu, kiedy zestaw bez kontroli na aferę wpadnie do wody, nie powinien się poplątać. To największa zaleta tego zestawu. Zestawem tym łowić będziemy przede wszystkim z dna i ze styku, ewentualnie kilka, może kilkanaście centymetrów nad dnem. Całkowicie nie nadaje się on do łowienia z opadu czy w pół wody. W zależności od upodobań pokarmowych ryb, które łowimy, możemy nieco modyfikować zestaw. Głównie za pomocą śrucin sygnalizacyjnych. Skupiając 3-4 śruciny tuż za krętlikiem i kładąc przypon na dnie, mamy zestaw na leszcze. A braniami są spektakularne wystawki. Zostawiając tylko jedną śrucinę, mamy doskonały zestaw na krąpia, a podnosząc nieco grunt na karasia, płoć czy lino. W takiej konfiguracji ołowiu zestaw jest dostatecznie delikatny, aby wprowadzić w błąd bardzo ostrożne ryby, również na trudnych zawodach wędkarskich. Przed zestawem tym stoją otworem wszystkie jeziora, kanały, jak również wolno płynące rzeki. Wszystkie łowiska, na których z dna łowimy ryby. W końcu zestaw zwany z angielska sliderem. W tym przypadku większość obciążenia znajduje się na żyłce. Ołów założony na żyłce stanowi 80 do 85% całego obciążenia. Reszta, 15%, wbudowana jest w spławik. Oczywiście można łowić tą techniką spławikiem całkowicie pozbawionym dociążenia, jednak ciężko nim rzucać na większe odległości. Podczas lotu spławik oddala się od obciążenia, destabilizuje tor lotu i generuje splątanie. 15% dociążenia na spławiku czyni lot płynnym i stabilnym, zwiększając odległość i przede wszystkim celność rzutów. Spławik bez dociążenia nadaje się natomiast doskonale na bardzo małe odległości, np. kiedy łowi się z łodzi czy głębokiego pomostu. Oczywiście spławik w tym zestawie mocowany jest przelotowo na żyłce głównej, a grunt regulujemy podwójnym węzłem. Węzeł ten znajdziecie oczywiście na naszym kanale. Schemat zestawu nie może być zbyt skomplikowany, ponieważ zestaw ten ma tendencję do plątania się. Obciążenie główne i śrucina sygnalizacyjna to wszystko, czego nam potrzeba. Oczywiście krętlik i przymocowany do niego przypon. Jeszcze kilka szczegółów. Aby ograniczyć do minimum ilość splątań poniżej obciążenia głównego, można dać odcinek grubego, sztywnego fluorokarbonu, choć prostszym i efektywniejszym rozwiązaniem jest obciążenie z rurką antysplątaniową, która odsuwa żyłkę od antenki waglera i tym samym zapobiega splątaniu. Sam wagler
stosowany w tej technice ma grubą antenkę. Wszelkie wyczulające antenki bardzo mocno się plączą. Aby jednak taka gruba i wyporna antena sygnalizowała branie, przy przyponie musi znajdować się duża śrucina, jeśli łowimy płotki czy krąpie, na leszcza natomiast połączymy razem 2 do 3 śrucin. Zestaw tego typu stworzony jest na głębokie wody. Duże obciążenie z łatwością przeciągnie żyłkę przez spławik, napinając jednocześnie żyłkę, poprawiając tym samym skuteczność zacięć. Duże obciążenie założone na żyłce pozwala również zastosować ten zestaw na wolno płynących rzekach i kanałach. Oczywiście użycie slajdera nie ogranicza się do wód głębokich. Również na wodach płytszych, 1,5-2-metrowych, możemy użyć takiego zestawu, zwłaszcza jeśli mamy duże ruchy wody, czy potrzebujemy maksymalnej możliwej stabilizacji przynęty. Już niedługo pojawią się kolejne filmy o 3 odmianach odległościówki, a na tą chwilę bardzo dziękuję za uwagę i zapraszam do oglądania naszego kanału. Chciałbym również zachęcić Państwa do obejrzenia naszej strony z zestawami www.lesz.pl/zestawy. Znajdziecie tam również zestawy, o których mówiłem w tym filmie. Wszystkie je można również zamówić bezpośrednio z tej strony. Są to zestawy robione przez zawodników z naszego klubu. Zachęcam do subskrybowania naszego kanału. Możecie zrobić to tutaj i teraz, klikając w kółko z moim zdjęciem w prawym górnym rogu. Klikając w kwadratowe zdjęcie w prawym dolnym rogu, przejdziecie do naszego sklepu internetowego Leszcz.eu. Zakupy w naszym sklepie są najlepszą formą wsparcia naszego kanału, za co z góry dziękuję.